Witam Państwa, Dagmara Siemińska. Dzisiaj gościem programu W oku cyklonu jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. Witam Panie Pośle. Dzień dobry, witam. Panie Pośle, ostatnio mamy do czynienia z jakąś ofensywą debat organizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Niektórzy mówią, że to jest tylko jakiś chwyt PR-owski. Nie, jest to żaden chwyt PR-owski, jest to normalne działanie profesjonalnej partii politycznej, a taką niewątpliwie Prawo i Sprawiedliwość jest, partii, która chce odsunąć obecnych rządzących od władzy, ponieważ uważamy Platformę Obywatelską za partię szkodzącą nie tylko polskiej demokracji, jakości demokracji w naszym kraju, ale przede wszystkim szkodzącą Polakom poprzez wpływ czy poprzez działania na budżety domowe Polaków. I każdy, kto dzisiaj zagląda do swojego portfela, wie, że nie dzieje się tam najciekawiej. I dotyka to już różnych warstw społecznych. Nawet najbardziej zaprzyjaźnione tygodniki z obecnym establishmentem, wzywające onegdaj przed wyborami krzykliwymi tytułami typu Tusku musisz, oczywiście musisz wygrać, dzisiaj na swoich rozkładówkach donoszą o tym, jak trudną sytuację ekonomiczną i społeczną mają ci, którzy Platformie dwukrotnie zaufali. I dlatego, wracając do Pani pytania, my przedstawiamy nasz program, program Alternatywa, bo jest alternatywa i to, co tym już wspomnianym mediom mainstreamowym do tej pory bardzo skutecznie się udawało, to znaczy wmawiać Polakom, że nie ma żadnej alternatywy wobec Platformy Obywatelskiej, zostało w odbiorze społecznym przełamane. I stąd nasze kolejne odsłony programowe. Dotychczas miały takie debaty miejsca, one są bardzo usystematyzowane tematycznie. Była debata poświęcona finansom publicznym, ekonomii, gospodarce, następnie bardzo bulwersująca sprawa. Każdy z nas jest potencjalnym pacjentem, więc dotycząca sytuacji służby zdrowia. I ostatnia, wczorajsza debata, najbardziej, że tak powiem, bulwersująca dzisiaj opinię społeczną i publiczną, to jest kwestia pracy, nie tylko bezrobocie, jak walczyć z bezrobociem, ale jak utrzymać miejsca pracy, jak tworzyć nowe miejsca pracy, bo bez nowych miejsc pracy nie będzie rozwoju gospodarczego i nie będzie stabilizacji w polskich rodzinach. Jak tworzyć miejsca pracy? Mamy Narodowy Program Zatrudnienia. Przede wszystkim odwołujemy się tutaj do tego olbrzymiego rozwarstwienia, bo wręcz jest cywilizacyjną zapaścią wynikającą skądinąd z programu Platformy Obywatelskiej, tego tak zwanego programu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, sprowadzającego się do tego, że mamy 6 do 8 wiodących ośrodków metropolitalnych i one się gwałtownie rozwijają, tam akumulujemy większość pomocy unijnej w rozwój tych ośrodków, a i rozwój tych metropolii ma skutkować rzekomo tą dyfuzją, czyli rozlewaniem się tego dobrobytu na, oczywiście mówię to z ironią, na tak zwaną prowincję. Sytuacja wygląda następująco, że pomimo niespotykanego w dziejach naszego kraju, naszego narodu, gwałtownego napływu środków finansowych, mam na myśli tutaj wywalczony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości budżet unijny na lata 2007-2013, były to 67 miliardów euro, te pieniądze no, rozpłynęły się, można powiedzieć, jak kamfora. Z jednej strony miał być to cywilizacyjny rozwój gwałtowny i szansa olbrzymiego skoku cywilizacyjnego, a dzisiaj mamy łańcuszek firm, na przykładzie chociażby firm budowlanych, tych zajmujących się budową drugich autostrad, bankrutujących, bo jedna firma zleca drugiej firmie, ta trzeciej, ta czwartej, a ta, która na końcu tego łańcuszka wykonuje tę pracę, nie widzi nawet złamanej złotówki, więc nie tylko tego procesu polaryzacyjno-dyfuzyjnego nie ma na tej tak zwanej prowincji, ale nawet w tych metropoliach zaczyna się robić coraz gorzej. Nawet najzagojżalsi zwolennicy Platformy Obywatelskiej, potocznie określani mianem lemingów, no, dzisiaj zaglądając do swoich portfeli widzą, że wesoło nie jest. Ich kredyty pobrane niejednokrotnie we frankach, na ich apartamenty w tych pozamykanych i ogrodzonych apartamentowcach
dzisiaj są znacznie wyższe niż wartość tego mieszkania czy tego apartamentu, bo tak gwałtownie spadła wartość mieszkań, a z chwilą jeszcze perturbacji na rynku pracy okazuje się, że nie sposób spłacać comiesięcznych gwałtownie rosnących rat wskutek różnic kursowych. Więc my mówimy w naszym programie, w naszych propozycjach, należy uczynić wszystko, aby z jednej strony rzeczywiście utrzymać poziom zatrudnienia w tych dużych ośrodkach, dużych aglomeracjach, ale przede wszystkim ratować w pewnym wymiarze wręcz nawet cywilizacyjnym mniejsze ośrodki, bo dzisiaj obserwujemy to nie tylko na przykładzie rynku pracy i jakby zamykania możliwości rozwoju i awansu, szczególnie młodym ludziom, na poza dużymi miastami, aglomeracjami, ale wręcz obserwujemy proces zwijania państwa poprzez takie działania jak likwidacja połączeń komunikacyjnych, jak likwidacja jednostek policji. Wróćmy konkretnie do bezrobocia, bo mówi się, że wyjeżdża miliony Polaków za granicę, ale Polacy nie wyjeżdżają za granicę tylko dlatego, że nie mają pracy, ale nawet jeżeli ją mają, to zarabiają po, nie wiem, po 1000 zł. Czy to Polskę jeszcze stać na wyższe pensje? Bo tu jest problem. Proszę Pani, paradoksalnie, była o tym mowa właśnie wczoraj i mówią o tym nasi eksperci, koszty pracy w Polsce są i tak w stosunku do kosztów pracy w krajach tak zwanej Starej Unii znacznie niższe, więc to nie jest tak, że pracy nie ma dlatego, że te koszta pracy w Polsce są bardzo wysokie, wręcz przeciwnie, one są niskie. Tych miejsc pracy nie ma przede wszystkim dlatego, że nastąpił gwałtowny demontaż industrializacji naszego państwa, gwałtowny upadek dziesiątek, setek tysięcy miejsc pracy. Ja podam przykład, najbliższy memu sercu, to jest przykład Stoczni Szczecińskiej. Decyzją tego premiera i poprzedniego ministra Grada doprowadzono do upadku Stocznię Szczecińską, twierdząc, że, a to 10 tysięcy miejsc pracy w samej stoczni, samych stoczniowców. Z kolei firm kooperujących wokół stoczni, mówi się o 100 tysiącach ludzi zatrudnionych, bo to i Cegielski w Poznaniu, i firmy zajmujące się, i Huta Częstochowa produkująca stal okrętową itd. itd. To jest łańcuszek firm. I teraz upadek jednego takiego zakładu pracy skutkuje perturbacjami w obrębie 100 tysięcy innych, czasami jedno, dwu, trzy osobowych firm innych. Statystyki za ostatni rok, w 2011 roku w samym województwie zachodniopomorskim rozwiązano 24 tysiące przedsiębiorstw. 24 tysiące to nie jest to żadna pomyłka. Oczywiście w wielu wypadkach to są jedno, dwuosobowe firmy, działalność gospodarcza, ale jednak ci ludzie ten interes winęli, ponieważ nie ma zbytu. Dlaczego nie ma zbytu? Bo nie ma zakładów pracy, bo cały czas słyszymy z ust obecnej ekipy, to wszystko załatwi niewidzialna ręka rynku, państwu nic do tego. I dlatego jednym z pomysłów w ramach właśnie tego naszego Narodowego Programu Zatrudnienia są takie rozwiązania ustawowe i podatkowe, które będą skutkowały, w naszym przekonaniu, może to przynieść około 1 300 000 nowych miejsc pracy, gdyby zostały wdrożone w życie nasze propozycje, poprzez pewnego rodzaju ułatwienia czy obniżenia nawet tych i tak niewysokich kosztów, o jakich mówimy. Bo konkretny przykład w ramach tego naszego Narodowego Programu Zatrudnienia proponujemy, aby przedsiębiorca czy osoba decydująca się na założenie działalności gospodarczej, decydująca się na zatrudnienie pracownika, minimum jednego, w miejscu objętym czy to strukturalnym bezrobociem, czy w miejscu jakby szczególnie dotkniętym wysokim poziomem bezrobocia, czy w miejscu, w którym jakby nie funkcjonują zakłady pracy, aby w związku z tym miała określone profity finansowe, na przykład tam przez pół roku nie musiała odprowadzać ZUS-u, obniżoną stawki za ubezpieczenia społeczne, to przejęłoby państwo w tym wypadku, bo absolutnie jakby nie postulujemy zatrudniania tak zwane umowy śmieciowe, czyli jakby nieobejmowaniem ubezpieczeniami społecznymi osób nowo zatrudnianych, bo to jest też jeden z powodów, jedna z przyczyn jak gdyby kolejnego problemu, olbrzymiego problemu, to jest problemu depopulacji naszego społeczeństwa. I dzisiaj ludzie, którzy w
Polsce nie decydują się na posiadanie dzieci, potomstwa, wyjeżdżając za granicę, łapiąc tam jakąkolwiek pracę, decydują się na posiadanie dzieci. To też jest taki chichot historii, że wśród tych 2 milionów młodych Polaków, najbardziej obiecujących Polaków, na którym no każdemu społeczeństwu powinno zależeć najlepiej, no bo są w tym wieku rozrodczym z jednej strony, a z drugiej strony no są najbardziej jakby kreatywni i chętni do pracy. To jest też kwestia jakby gwałtownego tąpnięcia w systemie ubezpieczeń społecznych, no bo kto będzie pracował na obecnych emerytów przy wydłużonym wieku życia. I dlatego, ale wśród tych grup narodowościowych w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, największa dzietność jest właśnie wśród Polaków. Czyli to też pokazuje, że gdyby państwo tutaj nie wycofało się rakiem, tak, nie abdykowało, tak jak ma to miejsce w wypadku państwa Donalda Tuska, to takie rozwiązania mogłyby przynieść owoce. I wie pani, jeszcze jest jedna rzecz, która jak gdyby tutaj uwiarygadnia to, co mówię, bo w tym okresie, w latach 2005-2007, kiedy rządziliśmy, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, to nowych miejsc pracy powstało 1 300 000. 1 300 000 nie wskutek tego, że ludzie wyjechali, tylko powstało. Między innymi miało to taki wymiar, że w tych latach gwałtownie wzrosła nasza pozycja w różnego rodzaju rankingach światowych, na przykład jeżeli chodzi o zaufanie w stosunku do inwestorów, bo obniżyliśmy znacznie poziom korupcji z jednego z najwyższych w współczesnym świecie poprzez działania, między innymi poprzez powołanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego i poprzez taki sygnał do przedsiębiorców, że w końcu w Polsce będzie można prowadzić interesy nie poprzez przekazywanie pod stołem walizek pełnych pieniędzy, tylko w oparciu o normalne reguły. Skutkowało to napływem gwałtownym na napływem inwestycji do kraju, żeby wspomnieć Bridgestone pod Stargardem Szczecińskim czy Delf w Łodzi. Te zakłady powstawały, czyli wiemy, jak to robić. Wiemy, jak to robić i mamy determinację i wolę do tego, żeby w ramach tych kolejnych odsłon naszego programu przekonywać opinię publiczną i wyborców, że jest alternatywa wobec rządów Donalda Tuska. A czy można rozwiązać sprawę umów śmieciowych? Bo nie można zmusić pracodawcy, żeby zatrudnił na umowę o pracę. A o zatrudnianie umowę o dzieło tak naprawdę nie rozwiązuje żadnego problemu, bo w każdej chwili można pracownika wyrzucić. Więc... No, panie redaktor, to, że w każdej chwili można pracownika wyrzucić, to jedno, ale trwanie jakby w perspektywie najbliższych dziesięcioleci takiego systemu będzie skutkowało jakby wykluczeniem z ubezpieczeń społecznych olbrzymiej rzeszy ludzi. To jest problem o wymiarze nie tylko doraźnym, ale i wymiarze, powiedziałbym, no, jakby wybiegającym w kolejne lata. I jakby rolą odpowiedzialnego polityka i odpowiedzialnej władzy jest to, aby z jednej strony, jakby doceniam też zalety takiego zatrudnienia, bo są ludzie, którzy w ten sposób dorabiają, ale nie może to być forma podstawowego zatrudnienia. I dlatego tutaj pod tym względem państwo musi wypełniać swoją rolę i dlatego mówimy, że jest swoistego rodzaju, najoględniej mówiąc, zabobonem. Podnosi to chociażby wybitna znawczyni tematu, wybitny ekspert, pani profesor Józefina Hrynkiewicz, że jest coś wręcz nieprzyzwoitego w oferowaniu dzisiaj młodym ludziom, czy ludziom wchodzącym na rynek pracy, tylko i wyłącznie możliwości zatrudnienia w oparciu o tak zwane umowy śmieciowe. Nie tylko młodym. Nie tylko młodym, bo też, no oczywiście, ale to jest też tak, że ludzie na starcie swojej można powiedzieć, dorosłości są pokoleniem straconym, dlatego że żaden bank nie udzieli im, nie da im gwarancji kredytowych. Jest olbrzymi problem właśnie w dostępności do mieszkań. To się dzisiaj mówi o deficycie na poziomie sięgającym 2 milionów mieszkań, które już dziś w tej chwili powinny powstać, aby ten problem został rozwiązany. Zupełnie rozsypał się system budownictwa społecznego. Ta władza już w pierwszym wystąpieniu w tym expose w 2007 roku poszedł bardzo wyraźny i czytelny sygnał z ust pana Donalda Tuska do
bardzo silnego lobby deweloperskiego, że tutaj będzie wycofanie się z tych pomysłów, które lansował rząd Jarosława Kaczyńskiego, a były to pomysły nasze, pomysły dotyczące propozycji jakby zdynamizowania budownictwa mieszkaniowego, godzące w interesy właśnie deweloperów, tylko nas w mniejszym stopniu interesuje portfel dewelopera, w większym stopniu interesuje nas możliwość i dostępność nabycia własnego mieszkania, czy perspektywa nabycia własnego mieszkania przez młodych obywateli, czy młode małżeństwa, ale oczywiście pani dotyka też problemu ludzi z dnia na dzień pozbawionych pracy, funkcjonujących dotychczas w oparciu o normalną umowę o pracę i nagle mają do wyboru albo upokarzające bezrobocie, albo właśnie taką formę zatrudnienia, o jakiej mówimy, forma, która no z jednej strony daje szansę na jakiś napływ gotówki comiesięcznej, ale z drugiej strony jakby natrwale wyklucza, jeżeli jest podstawową formą zatrudnienia, na przykład umowa o dzieło, natrwale wyklucza możliwość no, dopracowania do wieku emerytalnego i później przejścia na jakąś godziwą emeryturę, no bo to kto, taka polityka, po nas choćby potop, jest dobra na potrzeby jak gdyby doraźnej takiej politycznej demagogii, czy przekonywanie, jak dzisiaj chociażby mogliśmy usłyszeć z ust no, największego, chciałbym, kuglarza w dziejach nowożytnej Polski, czyli mam na myśli tutaj osobę, nie wiedzieć czemu, nazywaną profesorem, czyli pana ministra finansów, który z mównicy sejmowej nad debatą budżetową po raz kolejny zapewnia Polaków, że jesteśmy zieloną wyspą i mamy się znakomicie. No. Każdy dziś może zajrzeć do swojego portfela i powiedzieć i odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście jest tak dobrze, jak mówi Rostowski, no ale ten poziom, chciałbym, swoistego rodzaju odjechania już od rzeczywistości, no, mnie jako polityka opozycji z jednej strony może cieszyć, bo to oznacza, że ta władza już sięgnęła jak gdyby swoistego rodzaju tegoż oderwania od tej rzeczywistości, ale z drugiej strony jako polityk, który musi patrzeć też w przyszłość, zadaj sobie pytanie, ile nas jako społeczeństwo, jako naród będzie kosztowało uporządkowanie i posprzątanie po tych 5 latach ewidentnego psucia naszego państwa w praktycznie w każdym wymiarze, bo to nie tylko kwestie społeczne, kwestie pracy, czy ta wspomniana potrzeba reindustrializacji naszego państwa, czyli jak gdyby doprowadzenia do sytuacji, żeby tu były nie tylko proste montownie, ale żeby były poważne zakłady pracy otoczone uniwersytetami, politechnikami, myślą techniczną, bo to wszystko jest system naczyń położonych. Nie ma zakładów wysokiej technologii, to co ze światem nauki, dla kogo nasze uniwersytety, nasze politechniki mają kształcić. Jeżeli mamy być tylko rezerwuarem taniej siły roboczej dla Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Irlandii, no to ja jako polityk na to się nie godzę i Prawo i Sprawiedliwość na to się nie godzi. Nie chcemy być, aby nasze uniwersytety, nasze politechniki były właśnie takim rezerwuarem na londyńskie zmywaki czy niemieckie uprawy szparak czy innych, powiem, warzyw czy owoców. Na koniec proszę powiedzieć, było cokolwiek pozytywnego w tym drugim exposé Donalda Tuska? No wie pani, przewrotnie mogę powiedzieć, że pozytywnym był ten strach, który w sposób oczywisty przebrzmiewał w tych jego wystąpieniach, a oczywiście gdybym przyjął za dobrą monetę to, co Donald Tusk tam wygadywał, no to mógłbym powiedzieć, że stał się cud, umarł liberał, narodził się państwowiec. No, słuchając Tuska miałem wrażenie, jakbym słuchał, nie wiem, Eugeniusza Kwiatkowskiego czy Jarosława Kaczyńskiego, bo już były to żywcem zaczerpnięte rozwiązania z naszego programu, chociażby program budowy marki polskiej, czy problem właśnie jakby ponownego uprzemysłowienia naszego kraju. To są pomysły z programu, tak zwanego programu nowochódzkiego, Kongresu Programowego Prawa i Sprawiedliwości z 2009 roku, a z drugiej strony no, to mam też taką refleksję, że tym różni się Tusk od Eugeniusza Kwiatkowskiego, że kiedy Eugeniusz Kwiatkowski zapowiedział, że zbuduje Centralny Okręg Przemysłowy czy Gdynię, to rzeczywiście zbudował,
a jak Donald Tusk zapowiadał, że uratuje wspomnianą właśnie Stocznię Szczecińską, czy że przywiezie inwestora, to dzisiaj tym inwestorem na terenach postoczniowych jest jeden z dyskontów spożywczych. Jak rozumiem, po to, żeby sobie w moim Szczecinie bezrobotni zarówno spawacze, jak i politolodzy, bo ostatnio Tusk mówił, że lepiej być zatrudnionym spawaczem niż bezrobotnym politologiem. Otóż informuję pana Donalda Tuska, że dzięki jego działaniom, oczywiście mówię to w cudzysłowie dzięki, im jego ministra, dzisiaj znakomici spawacze w zachodniopomorskim są również bezrobotni. Więc jak rozumiem, wkładem przed tegorocznymi świętami w budżet bezrobotnego spawacza i bezrobotnego politologa w Szczecinie będzie otwarcie właśnie takiego dyskontu spożywczego, żeby sobie ci bezrobotni mogli kupić tańszej cebuli czy ziemniaków na święto. To jest jedyne, co im ta władza i ten premier dzisiaj jest w stanie zaoferować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.